Na pewno wielu z was słyszało modlitwę Ojcze Nasz. Jest tam pewien taki wątek, który mówi: odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ale przyjacielu, jest pytanie, czy chcesz mieć twoje grzechy odpuszczone? Ta modlitwa nie służy do recytowania, ale do zastosowania. W naszym kraju typowy jest taki nacisk na nieprzebaczenie, na gniewanie się całe życie. Trochę mieszkam w tym kraju, urodziłem się w tym kraju. Wiecie, ten film znany przez każdego, Sami Swoi, Kargul i Pawlak, to historie, które ciągną się non-stop w naszych rodzinach. Z błahego powodu. Przykładowo kura przeskoczy płot do sąsiadki, zniszczy jej marchewkę i druga sąsiadka potrafi nie odzywać się całe życie do niej z tego powodu. Kobieto, czy chcesz po prostu zniszczyć sobie wejście do Królestwa Bożego przez kawałek marchewki? Zastanów się, to się nie opłaca, odpuść. Dzisiaj mamy w modzie, jakaś tragedia się wydarzy i potem nagle każdy chce zadośćuczynienia. Jest, wszędzie się słyszy, po prostu duża kara. Ja zaznam spokoju, jak on pójdzie na dożywocie. Niesamowite to jest, jak pragniemy zemsty, jak pragniemy. Przyjacielu, drogi, człowiek nie może nic dać, jeśli mu nie zostało dane z góry. Jezus Chrystus 2000 lat temu przyszedł na tą ziemię, zniszczył grzech, wziął na siebie wszystkie grzechy i przebaczył. Przyjacielu, przebaczył ci. W chwili doniosłej na krzyżu mówił, gdy był skatowany, jak kawałek mięsa, gdy był zbity i umęczony, niepodobny do siebie, on mówił: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Król królów, który mógł zrobić z nimi, co tylko zechce. Nie ma większego niż on na wszechświecie. A jednak modlił się: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Przyjacielu, jeśli ty przyjmiesz to wybaczenie, jeśli uznasz ofiarę, która się dokonała 2000 lat temu na krzyżu Golgoty za ciebie, on ci przebaczył bowiem wszystkie grzechy. Twoje grzechy są odpuszczone. Żaden człowiek nie pójdzie do piekła z powodu swoich grzechów. Ale czy przyjąłeś ofiarę Jezusa jako niezasłużony dar łaski? Czy olałeś to równo? Czy postąpiłeś, czy podeszłeś mimochodem obok tego? Z niechęcią śmiałeś się z tego, co to jest, jacyś sekciarze. Dzisiaj jest ten dzień, który może być dzień zbawienia dla ciebie. Jeśli przyjmiesz, możesz pojednać się z żywym Bogiem, przyjąć ofiarę przebaczenia, która już się dokonała za twoje wszystkie grzechy. To już się dokonało, przyjacielu. Zostało ci wszystko wybaczone. Jeśli przyjmiesz tą ofiarę, jeśli ci uwierzysz, że zostało ci wybaczone, wtedy osiągniesz to zwycięstwo, wtedy osiągniesz zdolność, żeby przebaczyć tym, którym powinieneś przebaczyć. No to jest dla ciebie, to nie jest dla drugiej osoby, której ty... Ona ma to... Nic dla niej to nie znaczy, ty przebaczysz. To dla ciebie. Ty siebie trzymasz w niewoli, przyjacielu. Jeśli ty nie przebaczysz, to ty siebie trzymasz w niewoli. Siebie trzymasz w niewoli. Przebacz, a będzie ci przebaczone. Ale przyjmij ofiarę za ciebie na krzyżu, bo twoje przebaczenie się dokonało. Jezus przyszedł na tą ziemię, bo Bóg tak umiłował świat, że swojego Syna jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Przyjacielu, jeśli przyjmiesz dar, tą niezasłużoną ofiarę, którą się przyjmuje z łaski przez wiarę, a wiara jest pewnością, przeświadczeniem tego, czego nie widzimy, to, czego się spodziewamy, wtedy będziesz miał przebaczone. I to jest Jego sprawiedliwość, którą ty nabywasz przez wiarę. To nie jest twoja sprawiedliwość. Nie musisz się absolutnie starać, żeby iść do nieba, tylko przyjąć to, co już zostało, zapłacone 2000 lat temu. Wymiana na krzyżu się dokonała. Ty powinieneś tam wisieć na tym krzyżu, ale to Jezus przyszedł i umarł za twoje grzechy, abyś ty nie musiał iść do piekła. Tylko przyjmij to. I jesteś wtedy, gdy to przyjmiesz, Słowo Boże mówi, sprawiedliwością Bożą w Chrystusie Jezusie. Nie z powodu swoich uczynków, swojej sprawiedliwości, ale przez Jego sprawiedliwość, przyjacielu, będziesz zbawiony, będziesz miał życie wieczne. Przyjacielu, nazywam się Marcin Adameczek, jestem z tego miasta. Wiele lat handlowałem na tym targu, kochałem to miejsce. Mam to obecnie inne zajęcie, ale handlowałem na tym targu, pracowałem. Wiem, że to jest ciężka praca, dlatego błogosławię was handlujących ludzi, bo wiem, że musicie zarobić na chleb, przyjaciele. Handlowałem kiedyś przyprawami, potem z Wólki Kosowskiej różnymi towarami. No jeśli mogę wam coś podpowiedzieć,
to trzeba reklamować towar. Ja miałem taką zasadę, ja reklamowałem towar. Inni moi przyjaciele wstydzili się tego, nie reklamowali tego towaru. 90% mniej sprzedawali tego. Ja im mówiłem, wstań, zareklamuj ten koc czy co, bo takimi rzeczami handlowałem. A oni mówili, to nie ma znaczenia, co ma być, to będzie. Ja mówię, no zobacz, no nie co ma być, to będzie, tylko zobacz, ile ty sprzedajesz, a ile ja sprzedaję, no reklamuj. Nie co ma być, to będzie. Dzisiaj wielu ludzi podchodzi do tego w ten sposób, do zbawienia. Co ma być, to będzie. Przyjacielu, nie co ma być, to będzie, bo to się nie samo, nie się będzie, nie będzie, nie będzie. Tylko po prostu twoja decyzja. Słowo Boże mówi, stawiam przed tobą życie lub śmierć, błogosławieństwo lub przekleństwo. Wybierz życie, Jezus mówi. Wybierz życie, abyś żył na wieki z Nim. Gdy przyjmiesz tą niezasłużoną ofiarę Jezusa na krzyżu, pójdziesz do nieba, przyjacielu. I nie z powodu własnych uczynków. Nawet żaden uczynek tego nie sprawi. Nawet twoje uczynki są jak brudna, splugawiona szmata przed Bogiem, przyjacielu. Twoje uczynki nic nie znaczą, tylko Jego ofiara. To, co zrobił, przyszedł na tą ziemię, umarł na ciebie na krzyżu. Gdy to przyjmiesz, będziesz zbawiony, będziesz miał życie wieczne, przyjacielu. Nawet Nikodem tego potrzebował. Był taki gość w czasach Jezusa, arcykapłan, dostojnik żydowski, nazywał się Nikodem. Gość po szkołach wszelakich, gość znający dobrze Torę, Biblię ówczesnych czasów po prostu. I on zobaczył Jezusa, zobaczył gościa, który się nie uczył, który jest po prostu synem jakiegoś stolarza i który po prostu znaki i cuda czyni, uzdrawia chorych, wskrzesza umarłych, chodzi po wodzie, no sprawa równa, no gość fajny, no. I on mówi, dlaczego ja, skoro jestem taki gość, wyuczyłem się, wszystkie szkoły, seminarium skończyłem, wszystko to wszystko, no i ja tych rzeczy nie czynię, a on to robi, no nie? No i mówi, jak to zrobić? Jezus mu powiedział, Nikodemie, musisz się narodzić na nowo, aby uzyskać życie wieczne. Każdy człowiek, przyjacielu, musi się narodzić na nowo. Człowiek jest duchem. Duchem, który ma duszę, czyli intelekt, emocje i mieszka w ciele. Rodzisz się na nowo. Gdy złączysz się z żywym Bogiem, jesteś z Nim na wieki. I to jest nie do rozdzielenia. Nie do rozdzielenia. On bierze twoje życie na ciebie i on cię prowadzi przez to życie. A po śmierci zabierze cię do nieba, przyjacielu. I to się stanie nie z powodu twoich uczynków, nie z powodu żadnych twoich zasług, ale przez Jego sprawiedliwość, że przyjąłeś tą ofiarę, która się dokonała 2000 lat temu na krzyżu. Przyjmij, a będziesz żył. Przyjdź do nas, jak nie wiesz, jak to zrobić. Pomodlimy się. Możesz to zrobić u siebie w domu wieczorem. Możesz przyjść w głębi serca do Niego i powiedzieć, Jezus, żyłem bez Ciebie, wybacz mi to. Chcę teraz przyjść do Ciebie i być z Tobą, pojednać się z Tobą. Ja wierzę, że umarłeś za mnie i zmartwychwstałeś. Bądź moim Panem. I On to zrobi. On przyjdzie, przyjacielu, do Ciebie. On przyjdzie. On jest, On Cię słyszy wszędzie, w Twoim domu, w namiocie, w komórce, gdzie byś nie był, On jest i On Cię słyszy. Przyjdź do Niego, a będziesz zbawiony, będziesz miał życie wieczne. Przyjdź do nas, pomodlimy się jak chcesz. Możemy pomodlić się o uzdrowienie również. Bóg jest wielki, Bóg Cię kocha, On zrobi już wszystko. Następną rzeczą, którą On zrobi, to On przyjdzie znowu na tą ziemię. Ale to już będzie dla Ciebie za późno, przyjacielu. Teraz Ty masz do wykonania. Teraz Ty musisz coś zrobić. Nie co będzie, to będzie. Tylko co Ty zrobisz. Jaką decyzję podejmiesz. Przyjdź, pomożemy Ci. Podejmij właściwą decyzję. Amen.